Jak mądrze planować kontakt dzieci z mediami cyfrowymi? Korzystanie z elektroniki jest w dzisiejszych czasach właściwie nieuchronne. Warto jednak rozsądnie planować czas dzieci spędzany przed monitorami. Nieustannie powstają nowe badania, które dotyczą korzystania z urządzeń elektronicznych. Ciągle mówi się o zagrożeniach, o przykrych konsekwencjach przebodźcowania dzieci, o braku koncentracji, braku chęci do nauki, wadach postawy, zaburzeniach mowy. Wyliczać by bez końca. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, co badania mówią na ten temat i jak sprawić, aby Twoje dziecko mogło oglądać bajki bez narażania go na niepotrzebne ryzyko, koniecznie obejrzyj ten odcinek do końca. Jeszcze jedno. Zanim przejdziemy do porad i wskazówek, mam jeszcze jeden temat. Wiesz, że już za tydzień, w sobotę, 13 czerwca, wypada Dzień Dobrej Rady? Tak, jest taki dzień. I nie ukrywam, że jako doradca rodzicielski, który daje Wam, rodzicom, porady, już od ponad 20 lat traktuję to jak moje święto. Z tej okazji szykuję dla Was coś wyjątkowego. W kolejnym odcinku zorganizuję zabawę, w której można będzie zgarnąć dowolny z moich autorskich kursów. Aby nie przegapić tej akcji, wciśnij czerwony przycisk na dole i zasubskrybuj mój kanał. Wtedy będziesz na bieżąco. I wracamy do tematu elektroniki. Badania mózgów za pomocą obrazowania metodą rezonansu magnetycznego wykazały, że dzieci, które korzystały z urządzeń elektronicznych, tabletów i smartfonów ponad 2 godziny dziennie, uzyskały niższe wyniki w testach sprawdzających myślenie i umiejętności językowe. Skany ich mózgów wykazały, że nastąpiły wyraźne zmiany w strukturze mózgu. Doszło do zmniejszenia się grubości kory mózgowej, która m.in. przetwarza informacje zmysłowe. Amerykańska Akademia Pediatryczna wydała konkretne zalecenia dla rodziców dotyczące korzystania z urządzeń mobilnych przez ich dzieci. Oto najważniejsze z nich. Dzieciom do 2 roku życia nie zaleca się kontaktu z urządzeniami ekranowymi, w tym tabletami i smartfonami. Należy zapewnić dzieciom dostęp jedynie do bezpiecznych i pożytecznych treści dostosowanych do ich wieku. Dzieci nie powinny korzystać z urządzeń mobilnych codziennie. Dobrym pomysłem jest ustalenie dnia lub dni, na przykład weekendu, bez urządzeń ekranowych. Nie należy udostępniać urządzeń mobilnych dzieciom przed snem. Promieniowanie emitowane przez monitory tabletów i smartfonów źle wpływa na zasypianie i jakość snu. Nie należy traktować korzystania z urządzeń mobilnych jako nagrody, a zakazu ich używania jako kary. Podnosi to w oczach dzieci atrakcyjność tych urządzeń i wzmacnia przywiązanie do nich. Nie należy również używać urządzeń mobilnych do motywowania dziecka do jedzenia albo załatwiania potrzeb na nocniku. A oto powody oparte na badaniach, dla których warto ograniczyć używanie urządzeń elektronicznych przez dzieci. Opóźniony rozwój motoryczny i wady postawy. Używanie urządzeń elektronicznych ogranicza ruch dziecka, co może prowadzić do opóźnienia w rozwoju ruchowym, jak na przykład wady postawy. Jedno na troje dzieci, które idą do szkoły, są opóźnione w rozwoju oraz są negatywnie nastawione do nauki. Rozwój ruchowy ma duży związek z umiejętnością koncentrowania się oraz motywacją do nauki. Wady wzroku. Jak wynika z danych GUS, zbyt częste używanie smartfonów i komputerów sprawia, że prawie 50% polskich dzieci cierpi z powodu wad wzroku, takich jak krótkowzroczność lub astygmatyzm. Do najczęstszych problemów należy krótkowzroczność, która zgodnie z danymi Vision Express występuje u 34% polskich dzieci oraz astygmatyzm dotykający 29% maluchów. Nieskorygowane zaburzenie widzenia powoduje problemy w nauce, obniżenie sprawności fizycznej, a nawet spadek pewności siebie na skutek odrzucenia przez grupę rówieśników. Otyłość.
Telewizja i gry wideo mają bezpośredni wpływ na wzrost otyłości. U dzieci, które mają możliwość korzystania z komputerów i gier w swoich pokojach, zauważony został o 30% wyższy wskaźnik występowania otyłości niż u dzieci, które korzystają z komputerów sporadycznie. Bezsenność. 60% rodziców nie nadzoruje czasu korzystania z urządzeń elektronicznych przez swoje dzieci. 75% z nich ma możliwość korzystania z telewizji i komputerów w swoich pokojach. 75% dzieci w wieku 9 i 10 lat nie może spać, bo ich myśli wędrują do gier, filmów, kreskówek. Jaki to może mieć wpływ na koncentrację i wyniki w nauce? Agresja. Przekazy medialne nasycone przemocą mogą powodować dziecięcą agresję. Małe dzieci są coraz bardziej narażane na rosnące występowanie przemocy fizycznej. W mojej praktyce dostrzegam problem agresji u dzieci. Wychodząc naprzeciw rodzicom, stworzyłam kurs online Agresja Stop, w którym uczę rodziców krok po kroku, jak pomóc dzieciom poradzić sobie ze złością, agresją i innymi trudnymi emocjami. Problemy z koncentracją. Media pokazujące szybko zmieniające się obrazy mogą przyczynić się do spadku możliwości koncentracji, umiejętności skupienia się i rozwoju pamięci. Spowodowane jest to odcinaniem się połączeń neuronalnych w korze czołowej mózgu. Dzieci, które nie potrafią się skupić, mają problemy z uczeniem się. No dobrze, w związku z tym, jaki jest bezpieczny czas korzystania z elektroniki? Te normy są dostosowane do wieku dziecka. Niemiecki psychiatra i neurobiolog profesor Manfred Spitzer przestrzega rodziców przed negatywnymi konsekwencjami nadużywania elektroniki przez dzieci. Według niego bezpieczny czas wynosi: od urodzenia do drugiego roku życia dzieci nie powinny mieć w ogóle kontaktu z elektroniką. Ich układ nerwowy nie jest na to gotowy, jest zbyt kruchy, delikatny i dopiero się kształtuje. Od drugiego do trzeciego roku życia ten czas wynosi 20 minut. Od trzeciego do piątego roku życia 30 minut. Uczniowie szkół podstawowych mogą bezpiecznie korzystać z urządzeń elektronicznych przez 60 minut. Ciekawa jestem, co Wy sądzicie o tych informacjach. Czy pozwalacie Waszym dzieciom na korzystanie z telewizji, komputerów i telefonów komórkowych? Co jest najważniejsze, pod żadnym pozorem nie wolno pozwalać dziecku do 2 latek na oglądanie bajeczek ani w telewizji, ani co gorsza na telefonie. Dziecko nie jest na to gotowe. Jednak po ukończeniu drugiego roku życia stopniowo możemy wprowadzać krótkie bajeczki w towarzystwie rodzica. Niech bajki nie psują Waszej bliskości i relacji. A co jak naprawdę musisz ugotować i ogarnąć, a dzieciaczek akurat bardzo potrzebuje Twojego towarzystwa? Wtedy z pomocą mogą przyjść specjalne zabawy angażujące dziecko. Wychodząc Ci naprzeciw, przygotowałam e-book Rozwój, Radość, Relacja, czyli 101 pomysłów na stymulujące zabawy dla dzieci w wieku 2-6 lat. Znajdziesz w nim propozycje zajęć dla dzieci, które nie tylko stymulują mózg do wytwarzania połączeń neuronalnych, ale też angażują dziecko na czas znacznie dłuższy niż limit wiekowy kontaktu z elektroniką. Niejedna mama ugotowała już spokojnie obiad i poczytała sobie w spokoju, kiedy dziecko było bardzo zajęte przesypywaniem kaszy z miski do miski. A w kolejnym odcinku opowiem Ci, jakie są top 4 najpomocniejsze wskazówki dla rodziców do zgarnięcia, mój autorski kurs. Do zobaczenia!